Cześć, witajcie w kolejnym filmie na profilu mtbxc.pl. Ja się nazywam Tomek, a to jest kolejny odcinek programu cyklicznego. Dzisiaj zaczynamy rzucać filmy także równolegle na Facebooka, więc jeśli oglądacie nas na YouTube, to możecie oglądać nas także na Facebooku i na odwrót. Jeśli widzicie nas na Facebooku, to zapraszamy także do subskrypcji na naszym kanale na YouTube. W opisie filmu będzie na pewno jakiś link. Zaczynamy porcję kolarskich newsów. Najpierw zacznijmy od sprzętu. Wczoraj na facebookowym profilu magazynu Szosa pokazała się zajawka nowego roweru Crossa. Chodzi o model Esker i to będzie stalowy rower przełajowo-gravelowy. Nie wiem, czy do końca jest to już określone, no ale wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że to jest właśnie taki profil roweru. No, wygląda dosyć fajnie, takie klasyczne, cienkie rurki. Tutaj sobie zobaczycie gdzieś zdjęcia, więc no, ten rower fajnie się prezentuje. Pewnie nie zobaczymy go jeszcze w tym sezonie w ofercie, a może, ale najprawdopodobniej do 2019 będziemy mogli taki rower już kupić. Teraz przenosimy się do świata wyścigów, a konkretnie do wyścigów etapowych. Od wczoraj bodajże można zapisywać się na nowy wyścig etapowy, który nazywa się Epicka Czwórka. Jest rozgrywany w Górach Sowich, a konkretnie w Bielawie i powstał z wyniku współpracy Grand Prix Kaczmarek Electric MTB no i strefy MTB Sudety. Może z tego być naprawdę ciekawy wyścig, 4 etapy w Górach Sowich, wiele ciekawych tras, może być naprawdę ciężko. Ale też będzie na pewno bardzo ładnie, bo tam są świetne widoki. Także jeśli lubicie Góry Sowie, to czas się zapisać. W opisie do filmu wrzucę jakiś link, gdzie będziecie mogli o tym wyścigu więcej poczytać. Trzeci news przenosi nas w strefy międzynarodowego XC i kolarstwa górskiego. Całkiem niedawno, no w sumie to w zeszłym roku, jeszcze w grudniu, formowała się komisja zawodników przy UCI. Oczywiście są tam przedstawiciele wszystkich dyscyplin kolarskich, szosy, MTB, trialu rowerowego, paracycling i tak dalej. Przewodniczącą tej komisji została Katarzyna Nesz, czyli przedstawicielka przełajów, a zawodnicy cross country mają tam swoich dwóch przedstawicieli i to jest Lukas Flukiger oraz Maja Włoszczowska. Podczas pierwszego posiedzenia zawodnicy poruszali różne tematy. Dużo było mowy oczywiście o współpracy z WADA, o tym jak mają przebiegać kontrole antydopingowe. Sam Lukas Flukiger w jednym z wywiadów mówił o tym, że poruszał temat tego, że dzień przed zawodami, a także kilka dni przed zawodnicy nie będą mogli wykonywać treningów na rowerach elektrycznych. Mówił, że to jest dosyć takie bijące zawodników, no bo wielu ze sponsorów ma w ofercie rowery elektryczne i to była jedna z form, w których zawodnicy mogli pokazywać produkty swoich sponsorów, no a w sumie Julien Absalon jest jednym z bardziej pokrzywdzonych, no bo jego głównym sponsorem jest producent rowerów elektrycznych na następny sezon. Były poruszone także tematy short tracku, a także tego, że na przykład zawodnicy podczas Pucharu Świata mają bardzo ciasno przed samym wejściem na linię startu. A z kolei Maja Włoszczowska mówiła o autonomiczności sponsorów podczas Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata. No i chodziło jej głównie o to, żeby zawodnicy mogli pokazywać swoich sponsorów i wykonywać jakiekolwiek ruchy marketingowe podczas takich dużych imprez. A także poruszała temat bezpieczeństwa na trasach i chodziło tam głównie o kwestie kobiet i różnych skoków, dropów itd. Także komisja zawodników się uformowała, działa prężnie. Myślę, że może z tego przyjść do zawodników wiele dobrych rzeczy. No i może jakoś Unia Kolarska będzie w końcu trochę bardziej zwracała uwagę na to, czego chcą zawodnicy. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję serdecznie za Waszą uwagę. Oczywiście zapraszam Was do śledzenia nas na Facebooku, na naszej stronie internetowej, na Instagramie, na wszystkich naszych social mediach. No i widzimy się w poniedziałek. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!